Witam ponownie po owocnej przerwie. Słuchajcie, temat dzisiejszego słowa jest ucho igielne. Kto nie zna tej przypowieści o uchu igielnym, o wielbłądzie, niech podniesie rękę do góry. Głowy w góry mogą być. Podnieście głowy wasze, tak. No nie widzę rąk, czyli standard, nikt się nie zgłasza. Ale tak pytanie było zadane. Słuchajcie, na początek, jak przygotowywałem się do kazania, to sprawdziłem, co to jest to ucho igielne, bo różne tam krążyły wersje tego ucha igielnego. Więc to, co znalazłem, to no, nie potwierdziło się to, że ucho igielne to jest jakiś przesmyk czy brama wąska, bo nie ma o tym wzmianki w historii. Czyli jest to jednak porównanie, które ma nam coś zobrazować. Tak samo są różne takie przesłanki odnośnie tłumaczenia tego słowa wielbłąd, że to nie do końca tak, że raczej Jezusowi mogło chodzić o linę z wielbłądziej sierści. Generalnie można by się o to kłócić, ale są takie przypowieści, tylko teraz mi z głowy wyleciało, jak one się nazywają. To są przypowieści przekazywane ustnie przez talmudystów i one tłumaczą Pismo Święte właśnie w takich przypowieściach. I tam ci, którzy generalnie powinni znać dobrze słowo, nawet używają takiego stwierdzenia, że jeśli chodzi o wejście do Królestwa Niebieskiego przez osobę bogatą, majętną, to nawet przyrównują nie do wielbłąda przez ucho igielne, tylko do słonia. Więc myślę, że jeżeli oni przyrównują do słonia przez ucho igielne, to plecenie powroza z sierści słonia tak trochę nie bardzo pasuje. On raczej ma trochę mało tej sierści. Słuchajcie, ale to tyle a propos genealogii, którą tam sobie pozwoliłem przytoczyć. Natomiast wrócimy do przypowieści. I znamy oczywiście to, co Jezus odpowiedział młodzieńcowi i znamy jego reakcję, która jest zawarta w Mateuszu w 19 rozdziale i wersety 21 po 22. Czyli, że młodzieniec usłyszał to, że ma sprzedać swoje majątności, rozdać ubogim, bardzo się zasmucił i odszedł, bo był majętny. I pierwsze, co mnie zastanowiło, to zastanowiło mnie to, że na pytanie, co mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny, Jezus mu nie powiedział, idź za mną, tylko wypełniaj przykazania. Więc czy wypełnienie przykazań nam otwiera żywot wieczny? Zastanawiałem się, dlaczego Jezus w ten sposób właśnie do tego młodzieńca powiedział. No i nieraz ten temat był wałkowany i rozpatrywany, więc wiadomo, że Jezus znał myśli młodzieńca i znał jego przywary i jego przywiązanie do majątku, który posiadał. I wiedział, że to jest jego problem. To jest jego problem. To jest coś, co go trzyma na tej ziemi i czego nie chce się pozbyć. Ale słuchajcie, czytając dalej, czyli Mateusz, śledźmy dalej, Mateusz 19, rozdział 23 do 24. I pozwolę sobie przeczytać. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich po odejściu tego młodzieńca. Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios, a nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Czyli co, z zasady Bóg nie lubi bogaczy? Czemu użył słowa, że bogaty? Ja myślę, że po pierwsze dlatego, że Boga nie można przekupić. On jest Panem wszystkiego, więc co możemy Mu ofiarować? To jest raz. A druga rzecz, czy faktycznie Pan Bóg nie lubi bogaczy?
Słuchajcie, zajrzyjcie sobie do Księgi Joba, 42 rozdział i wersety przeczytamy od 12 do 17. Coś kręcisz? Bo tak. Mamy już? Po wszystkich tych perypetiach, jakie Job przeszedł tą próbę, której poddał go szatan, gdzie Bóg postawił całą swoją chwałę na to, co zrobi Job, że się przeciwstawi szatanowi, że nie zgrzeszy przeciw prawu, nie zgrzeszy przeciw Bogu, nie wyprze się go, nie zacznie bluźnić. Co się działo? Zakończyła się udręka Joba. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. Tak, iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Miał także 7 synów i 3 córki i nazwał pierwszą Jemina, gołąbek, drugą Kesja, miły zapach, a trzecią Keren Happuch, flakonik do pachnideł. Jak ktoś mnie chce poprawić w wymowie, to proszę bardzo, ale... I w całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak córki Joba i dał im ojciec ich, czyli Job, dział dziedziczny wśród ich braci. Potem żył Job jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do 4. pokolenia. I umarł Job stary i syty dni. Słuchajcie, Bóg obdarzył go bogactwem, a wcześniej czytaliśmy, że bogatemu ciężko wejść do Królestwa Niebios. Czyli, no jak to, no Bóg chciał utrudnić Jobowi wejście do Królestwa? Masz tu tyle rzeczy i spróbuj się teraz przycisnąć. Przez to ucho igielne, nie? Chyba nie o to chodzi. Przypominacie sobie, jak diabeł prosił o to, aby mógł doświadczyć Joba. Jednej rzeczy Bóg zabronił diabłowi, aby Jobowi zabrał. Pamiętacie, co to było? Życie. Życie jest zawsze najcenniejsze. Kiedyś nawet czytałem taką sentencję bardzo ciekawą, że za młodu człowiek traci zdrowie, aby zdobyć pieniądze, a później traci pieniądze, żeby zyskać zdrowie, nie? Odzyskać. I takie jest całe życie czasami. Ale słuchajcie, tutaj życie jest dla Boga najcenniejsze. Życie człowieka jest dla Boga najcenniejsze. I raczej nie chodzi o bogactwo, które tutaj ma, bo to można stracić. Ale tak jak uczy nas Job, wszystko pochodzi od Boga. Czyli to, co otrzymujemy, to, co zarobimy, co zdobędziemy, to nie jest naszą zasługą, jest to zasługą Boga i powinniśmy to szanować. Powinniśmy to szanować. Ale słuchajcie, szacunek dla rzeczy materialnych, które zdobywamy przez całe praktycznie życie, nie ma polegać na tym, że się do nich przywiązujemy na stałe. Że one stają się czymś, dlaczego jesteśmy gotowi faktycznie poświęcić życie. To nie o to chodzi. Słuchajcie, wcześniej było coś takiego, co właśnie na lekcji wspomniałem, że przygotowując się do kazania mnie ubodło, czyli rzecz niewyjaśniona została mi pokazana. Nie, że objawiona tam, żadne górnolotne, po prostu pokazana. I jest to Joba, księga, 42 rozdział, ale wersety wcześniejsze od 7 do 10. I przeczytam wam. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu.
do 3 razy sztuka. Mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy jak mój sługa Job. Dlatego teraz weźcie sobie 7 byków i 7 baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie, a Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy jak mój sługa Job. I poszli Elifas z Temanu, Bildad z Szłach i Sofar z Naama i uczynili to, co im polecił Pan. A Pan wysłuchał Joba. Zobaczcie, jaki warunek. Zobaczcie, jaki warunek. Ci ludzie przyszli, aby pokazać Jobowi jego grzechy. Pomóc mu, nie? Zobacz, ukorz się przed Panem. Jaki ty jesteś zły. Bóg na pewno miał jakieś powody, żeby cię ukarać. Więc musiałeś coś zrobić nie tak. Taka była przyjacielska pomoc, nie? I Job był bardzo wzburzony tym. Ale słuchajcie, gdy Job przetrwał te próby, gdy Bóg orzekł, że nie ma grzechu w postępowaniu Joba, jaki dał warunek? Że ci, którzy mienili się właśnie uczonymi, właśnie takimi, którzy znają Boga, znają Jego zamierzenia, znają Jego postępowanie, znają Jego charakter i chcieli to Jobowi objawić, to oni mieli właśnie być uzależnieni od tego, czy Job się za nimi wstawi. I Bóg powiedział, że jeżeli Job, tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, czyli nie odstąpić od was, to tak gwoli wyjaśnienia, nie opuścić was, tylko jego modlitwy wysłucham. Od razu nachodzi werset, który mówi o tym, że więcej uczyni modlitwa sprawiedliwego. Bardzo wiele uczyni modlitwa sprawiedliwego. Słuchajcie, w momencie, gdy Job się modlił, to on odbudowywał stracone, Bóg pomagał mu odbudowywać stracony majątek. Coś, co stracił, nie wiedząc dlaczego. Ale nie wyrzekł się Boga. I słuchajcie, co dalej? Jaka musiała być modlitwa Joba, jeżeli czytamy dalej, że Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi? I rozmnożył Pan Jobowi w 2 razy wszystko, co posiadał. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Czy Job mógł powiedzieć, słuchajcie, nie pomogliście mi, zdołowaliście mnie, byłem bliski wyrzeczenia się Boga, nie chcę was znać. Mógł czy nie mógł? Oczywiście, że mógł. Większość ludzi by tak postąpiła. Ktoś, kto nas głęboko zranił. A my w swoim przeświadczeniu uważamy, że nie popełniliśmy niczego. Niczego takiego złego, żeby nas taki los spotykał. A oni jeszcze mnie dobijają. Biblia nie mówi, jakimi słowami Job się modlił. Ale z tego można zrozumieć i wywnioskować, że ta modlitwa była szczera. I Job autentycznie chciał, żeby Bóg się tymi jego przyjaciółmi, pseudoprzyjaciółmi, zaopiekował. Nie miał do nich żalu, nie miał do nich urazu. Nie prosił o to, aby Bóg się na nich odegrał w ten,
tym momencie. Żeby ich pokarał, czy coś takiego. Nie było czegoś takiego. To musiała być szczera modlitwa. Zobaczcie, jaka była natura Joba. Dlaczego on się tak podobał Bogu? W nim nie było zawiści. Nie było nienawiści. Oczywiście druga osoba bardzo majętna w historii biblijnej, to możemy o niej poczytać w pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 3, wersety 5-14. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg: proś, co ci mam dać. Salomon odrzekł: ty okazałeś Twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed Tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz tedy, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A Twój sługa jest pośród Twojego ludu, który wybrałeś. Ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do niego: dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłuszny prawu, przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem. Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie. Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak iż takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni twoje. A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni. Słuchajcie, jakie to jest, jaka w tym momencie jest prośba? Ja tak się zastanawiałem, ale zastanawiałem się nad kwestią, że nie będzie drugiego takiego między królami. I to jest słuchajcie, rzecz, która... Mówiła tutaj, że po wszystkie dni twoje, czyli za dni króla Salomona, ale z drugiej strony, czy ktoś równie bogaty albo bogatszy od Salomona w chwili obecnej jest na świecie? No, są, mają majątki potężne. Nieporównywalne, nie? Ale słuchajcie, czy oni mają tą mądrość Bożą, aby umieli rozsądzić lud? Czy mają tą mądrość? Salomon tylko o tą mądrość prosił. Był ukierunkowany tylko na to, aby ta mądrość pomogła mu wypełnić zadania, które Bóg przed nim postawił. Ta mądrość miała mu pomagać, pokazywać ludziom drogę do Boga. Życie według prawa Bożego. Bez zawiści, bez kłótni, bez nienawiści, bez zatargów, ale rozwiązywać sprawy zgodnie z tym, co Bóg nakazał. A przypominam, że Bóg ma też szacunek, jeśli chodzi o własność. Ma także szacunek, jeśli chodzi o własność.
Mamy tego przykłady w innych wersetach, których teraz nie będę przytaczał, ale jeżeli zechcecie poszukać, to zachęcam. Natomiast Salomon zbłądził. Odszedł od prawa Bożego, odszedł. Ale to, co było podkreślone, Bóg nadal był mu wierny. Nie zabrał mu wszystkiego. Nie wiemy, co się działo, słuchajcie. Może szatan też atakował Boga. No zobacz, ty mu dałeś tyle, a on sobie na to bimba. A on idzie moimi drogami. Czy było tak? Nie wiemy. Biblia o tym nie sprawozdaje. Sprawozdaje o rządach Salomona, który cały czas miał to błogosławieństwo od Boga i po koniec swoich dni zachował tą mądrość. No ale skoro już mamy bogaczy, tych majętnych, rozsądzonych, chociaż nie wiemy, co, jak Bóg postąpi, no jeśli chodzi o Joba, to myślę, że wiemy. Jeśli chodzi o Salomona, nie wiemy. Są to wyroki Boże, które nam nie są znane. Ale wróćmy do tego młodzieńca i co się działo później. Młodzieniec już poszedł. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka. Rozdział 12 i wersety 41 po 44. I tutaj mamy przypowieść o tym, jak lud wrzucał swoje datki, czyli ludzie dzielili się tym, co otrzymali od Boga, ale jest no, taka dziwna sytuacja, którą Jezus inaczej po prostu określił, pokazał inne oblicze tej sytuacji. A usiadłszy naprzeciw skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy, jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety. To jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: zaprawdę, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swojego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Nie jest miarą, jakim jesteś wyznawcą Chrystusa, nie można mierzyć, ile dajesz na tacę. Nie można mierzyć, w ilu akcjach charytatywnych uczestniczysz, jak bardzo się ofiarujesz ze swoją majętnością. Jeżeli nie pochodzi ten dar z czystego serca, to nie musi być dużo, ale musi być to dar chętny, niewymuszony. Tak jak powiedziałem, Boga nie można kupić. Bóg ma wszystko, więc czym ludzie chcą go przekupić? Słuchajcie, nie tak dawno paliła się katedra Notre Dame i była wielka akcja zbierania pieniędzy na odbudowę tego pięknego monumentu, tej katedry i tak dalej, i tak dalej. A ja tak się zastanowiłem krótko i powiedziałem: nie. Nie dam ani grosza. Dlaczego? Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy nie. Ale słuchajcie, ta katedra powstała z pieniędzy ludzi, którzy próbowali kupić sobie odpuszczenie grzechów. Którzy zostali oszukani, świadomie zostali oszukani. Ta katedra niczemu nie służy. Została zbudowana na oszustwie. Takie jest moje zdanie.
I nie uważam, żeby należało takie pomniki utrzymywać. Słuchajcie, zajrzyjmy do Mateusza i kontynuujemy. Mateusza, 19 rozdział, 25-26. Gdy już usłyszeli o tym uchu igielnym, to co nastąpiło? A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili, któż tedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Słuchajcie, skupmy się na tym pierwszym. Dlaczego oni się zaniepokoili? Przecież byli biedni. O co im chodziło? No dlaczego? No, o co im chodzi? No przecież oderwani zostali powołani, zostawili wszystko, poszli za Jezusem, nie mieli nic praktycznie. To czemu oni się zaniepokoili i mówili, któż tedy może być zbawiony? A Jezus nie zareagował na to pytanie w ten sposób, jakbyśmy się może spodziewali. Skierował myśli zupełnie na inne tory. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że znał ich intencje. Oni nie bali się o siebie. Oni bali się o tych, których znali i którzy byli bogaci, którym być może głosili słowo, głosili Ewangelię, ale oni byli bogaci i przyjęli tę Ewangelię, ale byli bogaci. A Jezus powiedział przed chwilą, że bogaty nie przejdzie przez ucho igielne do bramy, bo mu ten bagaż bogactwa przeszkodzi. Ale Jezus ich uspokoił, że jest to możliwe dla Boga. W następnym wersecie, czyli 27, mamy wypowiedź Piotra. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? No, machnią. Nie? Myśmy tyle zostawili, co nam dasz w tym momencie w zamian? Słuchajcie, czy gdyby tak faktycznie Piotr myślał, czy Jezus by go nie strofował? Nie upomniałby go? Uważam, że Piotr nie miał takich przyziemnych myśli. Jemu nie chodziło o handel. Jemu nie chodziło o handel. Jemu chodziło o coś więcej. Jemu chodziło o akceptację. O przyjęcie, o wejście do Królestwa Niebieskiego. Możemy się wrócić do tego, jak oni się pozbywali. Jak to szło w momencie. Słuchajcie, otwórzcie sobie Marka, Ewangelię Marka, pierwszy rozdział i wersety 16 po 20. A przechodząc nad Morzem Galilejskim ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Czy on im ofiarował, że zostaną łowcami niewolników? No słuchajcie, myślę, że nie. Myślę, że oni już znali Jezusa. I widzieli, co się dzieje. Widzieli, co się dzieje i widzieli, jak ludzie idą za Nim, jak Go chcą słuchać, jak
pragną tego słowa, które on głosił, tej prawdy, którą on głosił, tak innej od prawdy faryzeuszów. I oni właściwie pojęli to, że będą łowcami ludzi, rybakami ludzi. Co zrobili? I zaraz porzucili sieci. I zaraz porzucili sieci. Nie zastanawiali się. A czy mi się to opłaca? A ilu będę łowił dziennie? Nie zastanawiali się. Porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza oraz brata jego, Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Czyli oni nie byli znowu aż tacy biedni. Mieli najemników, byli w stanie im zapłacić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zostawili ojca samego, porzucili ojca, żeby iść za gościem, który poprosił ich o to, żeby z nim poszli. Jezus dostrzegł w nich, że oni są głodni prawdy. Że oni są głodni prawdy. I to pożądanie prawdy jest dla nich tak potężne, że są w stanie zostawić wszystko i pójść za nim. I to zrobili. No i oczywiście w Marku 2,14 mamy o jednym celniku, który, no jak wiemy, celnicy to nie był zbyt lubiany zawód, ale a gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle i rzekł mu, pójdź za mną i wstał i poszedł za nim. Cło, jak ktoś dobrze kombinował, to był bardzo intratny zawód. Można się było ładnie wzbogacić. Fakt, że był znienawidzony, no ale cóż się nie robi dla pieniędzy, nie? A on jednak gdzieś tam wewnątrz miał tą potrzebę. Miał tą potrzebę słowa, miał potrzebę prawdy, miał potrzebę poznania prawdy. I był gotów zrobić wszystko. No ale dobra, porzucili wszystko. Jaka jest odpowiedź Jezusa na to, co zapytał Piotr? Co my będziemy z tego mieli? Mamy to w Mateuszu, wersety 28-29, rozdziału 19. A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach, i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich i każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Nagroda wspaniała, słuchajcie. Nagroda wspaniała. Można odpuścić sobie to sądzenie tych pokoleń, ale słuchajcie, żywot wieczny, kto może coś takiego oferować? Ale słuchajcie, jest coś takiego, że niestety bogactwo to nie jest tylko to materialne. To jest niestety też bogactwo uczuciowe. Dlaczego mówię niestety? Dlatego, że są dobre uczucia i uczucia, które z pozoru wydają się dobre. I czasami ciężko to rozróżnić, ale szatan fantastycznie wykorzystuje uczucia ludzkie. Potrafi grać tak na uczuciach, że to się po prostu w głowie nie mieści. I kogo najczęściej atakuje? Atakuje właśnie tych, którzy chcą iść drogą
Bożą, ale atakuje ich przez bliskich. Tych, dla których też jesteśmy w stanie poświęcić swoje bogactwo materialne po to, żeby ich uratować. Ale grając na uczuciach, szatan potrafi nas odwieść od drogi Bożej. I Jezus o tym bardzo wyraźnie mówi w Mateuszu, 10 rozdział, 34 po 40. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Co to znaczy? Zastanawialiście się nad tym? Jeżeli chodzi o to, żeby wyrzec się swoich bliskich i pójść za Jezusem, widząc w Nim tylko światło prawdy, no to jeszcze można to zrozumieć. Ale co oznacza i kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną? Nie bierze krzyża swego. Słuchajcie, tu chodzi według mnie o ludzi, którzy myślą, że pójście za Bogiem to jest taka fajna ścieżka usłona różami. Będzie wszystko cacy, pięknie. Jak coś będzie nie tak, no to przecież mogę sobie tam pozwolić na jakieś tam, powiedzmy sobie, zboczenie lekkie, ale później wrócę. Później wrócę, Boże, na Twoją ścieżkę. To nie w ten sposób działa. Albo jesteś za mną, albo nie jesteś. Czarne, białe. Jeżeli jesteś gorący, jeżeli jesteś zimny, to jest okej. Ale jak jesteś taki właśnie letni, że idziesz za Bogiem, ale nie bierzesz swojego krzyża, to Bóg cię nie chce. Określ się, żeby była jasność. Dalej, kto stara się zachować życie swoje, straci je. Oczywiście w wymiarze wiecznym. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. I też w wymiarze wiecznym. Ale tutaj jest, słuchajcie, że straci swoje życie, a nie poświęci. Czyli nie to, co mówiliśmy na pierwszej lekcji, kto jest gotów umrzeć dla Chrystusa i las rąk, którego zresztą nie widziałem, ale las rąk gdzieś tam się podniósł, nie? Że tak, my tu będziemy. Jeżeli już taka sytuacja jest, że musisz oddać życie za wiarę i oddasz to życie, to odzyskasz je na wieczność. Ale jeżeli będziesz starał się zachować swoje życie i wyrzekniesz się swojej wiary, to jest po tobie. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Słuchajcie, jaka moc jest w tych słowach. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Nie idziecie sami przez życie. Nie idziecie sami, idziecie z Jezusem. Jeżeli was przyjmują, to przyjmują też Jezusa. A jeżeli przyjmują Jezusa, to przyjmują też Boga. Tego, który ma wszystko i wszystkim rządzi i nad wszystkim panuje i jest miłością.
Czego się macie obawiać? Jak jesteś z Jezusem, to nie musisz. Nie musisz obawiać się szatana. Ale czego możecie się obawiać? Słuchajcie, większość ludzi obawia się tego, co ich spotka od tego tutaj na ziemi. To, co ich tutaj spotyka. Języki uprzejmych sąsiadów. Oczy, nie rób tego, bo jeszcze zobaczą. Słuchajcie, jeżeli nie wykonujecie pracy w sobotę, bo ktoś mógłby was zobaczyć, to sobie ją wykonujcie. Bo takie zachowanie Dnia Świętego, który ma być poświęcony Bogu, nie ma sensu. Prawda jest taka, że słuchajcie, Jezus wymaga poświęcenia i to, że bierzecie swój krzyż i idziecie za Nim, to jest fantastyczna sprawa. Dlaczego? Bo Jezus was zna, Bóg was zna. Jeżeli Jezus was zna, to Bóg was też zna. I nikt nie dostanie krzyża większego, niż mógłby unieść. Nikt. Nie jest celem Boga, aby was zdołować w waszej drodze do Niego. Nie. Wy macie wytrwać i się zahartować. Macie przetrwać próby. Słuchajcie, zakończę. O dziwo, najkrótsze było kazanie, jakie kiedykolwiek głosiłem. Ale zakończę wersetem z Mateusza, 19 rozdział, 30 werset. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I głębokość tych słów jest przepotężna. Słuchajcie, o czym tu jest mówione? Tu jest mówione o tych ludziach, którzy nie tylko sami siebie uważają za tych już wyzwolonych, świętych, ach, my idziemy tą drogą Bożą, ale także o takich ludziach, o których my sądzimy, że tacy są, ponieważ widzimy, co robią, ale nie znamy ich serc. Nie znamy powodów, dla którego to robią. Dlatego ta weryfikacja według Słowa Bożego powinna nam wejść w krew. Żeby ludzi sprawdzać. Słuchajcie, czy Bóg takich ludzi nienawidzi? Nie. On nienawidzi tego, co oni robią. Jeżeli się odwrócą od tych swoich złych uczynków, to Bóg i wyznają szczerze te uczynki, to Bóg ich przyjmie. Bogu zależy na każdym człowieku. Ale muszą się nawrócić. Muszą zrozumieć to, że wystąpili przeciwko prawu Bożemu. Że wystąpili przeciwko temu, który ich powołał do życia. Który za nich życie oddał, dając im możliwość uzyskania życia wiecznego. Mogą z tego skorzystać, nie muszą. Jak nie chcą, to niech się opowiedzą jasno. Ale nie wejdą do Królestwa Bożego obłudnicy. Nie wejdą ci, którzy robią coś dla poklasku. Kilka razy było tłumaczone, że użycie takiego sformułowania, że będą ostatnimi, to znaczy, że nie będą w ogóle. Takich ostatnich w Królestwie Bożym nie będzie absolutnie. Ostatni pierwszymi? Tego wam, słuchajcie, kochani, życzę. Życzę wam i sobie. Żebyśmy byli ostatnimi,
żeby ludzie z nas się śmiali, żeby wytykali palcami, a my żebyśmy szli drogą Bożą, niezależnie od obelg, które pewnie nas czekają, niezależnie od wyzwisk, niezależnie od tego, co człowiek może człowiekowi zgotować na tej ziemi. My mamy nagrodę w niebie. I do tego podążajmy. Amen.